Rada Dzielnicy Długiej Wieluszki wnosi o uwzględnienie następujących uchwał do projektu wstępnego katalogu inwestycji miejskich w uchwale 2013. Teraz tak, do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo z Wydziału Rozwoju Miasta, pismo numer 2405516, w którym Wydział zwrócił się do nas z prośbą o współpracę podczas tegorocznej konsultacji społecznej. Zarządzeniem prezydenta w 2008 roku, uchwałą Rady Miasta, przepraszam, w 2008 roku odbywają się właśnie takie konsultacje i powołano wtedy wstępny katalog inwestycji miejskich. Dotychczas praktykowało się to w ten sposób, że się nie praktykowało, albo się po prostu spotykało w urzędzie z panią inspektor i się po prostu wypełniało. W tym roku nas proszą o uchwałę. I ja rozmawiałem z panem Piotrem Marcem, niestety, ale po Komisji Infrastruktury. I pan Piotr, bo akurat żeśmy tutaj stwierdzili, że nie będziemy, na komisji, żeśmy wnioskowy zorientowali się, że przebudowa zbudowania linii pokoju z wjazdem do hali oraz centrum handlowego 1 nie należy do naszych zadań. Znaczy nie leży za terytorium dzielnicy, nie należy do naszych zadań. Budowa ścieżek rowerowej, też już w wstępnym katalogu przynajmniej by nie uwzględniała budowy ścieżek na naszym terenie, na naszym dzielnicy. Budowa wybiegów ma dokładnie to samo. I pan Piotr prosił o to, żeby jednak nad trzema tymi punktami wydać opinię. Ja to tak posłuchałem. Zaproponowałem tutaj tą uchwałę i po kolei, jak mówię, przebudowa utrzymania tej pokoju z wjazdem transportowej oraz centrum M1 opinię do zadania powinna wyrazić stosowna Rada Dziedzictwa w terenie lokalizacji prowadzonego zadania. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta. I teraz jest taka sprawa, że tak naprawdę to wszystko jest otwarte. Tutaj są propozycje zarządu. Jeżeli jeszcze są jakieś dodatkowe postulaty, to jak najbardziej możemy gdzieś poprawkę i uzupełnić tymi postulatami. To znaczy katalog inwestycji miejskich jest podzielony na zadania programowe, tamte strategiczne i w zasadzie tyle możemy, bo zadania związane z dzielnicami, to właśnie one są ustalane na komisji planowania w przypadku naszej dzielnicy. Drugie, trzeci, czwarty punkt możemy uzupełnić jeszcze. Uzasadnienie jest oczywiste, bo zapytałem tego pana Piotra w urzędzie, czy dodatkowe postulaty, to mamy po prostu wpisać jakieś dodatkowe postulaty. Chodzi na to, że możemy wnioskować jeszcze jakieś. To znaczy, to jest chyba podobna sytuacja, przynajmniej tak myślę. Tak jak żeśmy kiedyś takie zadania do budżetu. Może to jest teraz akurat w tym, można się skupić tymi zadaniami tutaj do To jest inwestycja z programu, program. Ja tylko tyle powiem, że
tutaj jest to jak naprawdę tłumaczy się trochę, bo był taki pewien wniosek tutaj z ustawy i można sobie przychodzić dziennicy w naszym biurze, bo akurat nawet na tej sali są te osoby, które jak zresztą stały. Pani Młody na przykład. Nie są tylko są wprowadzone do nas do biura. Także lepiej jednak te swoje jakieś silne i tak to Państwo To znaczy może być stojak w elewacji budynku. W elewacji, tak to A druga sprawa, jeśli się niestety czyta. Ten wybieg dla psów to przemyślana propozycja, żeby wybieg robić tutaj przy na tym bulwarze, przy galerii Kazimierz, czy to skomplikowane coś? Ale nie, Nie wiem, że idziesz na sesję. Nie wiem, że idziesz na sesję.
chciał pić wodę. Z tym nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Farmaceutów i tam fragment był tego brzegu, gdzie te psy jednak zbiegały, puszczali je, było bezpiecznie, bo psy pies nie lepiej na ulicę od tej strony, od ulicy nadbrzeżnej. I w pewnym momencie okazało się, nikt o to nie dbał, bo nie było, bo nie wiadomo, właściciel to jest województwo, a może wojewoda, melioracja i nikt tak przestało być sprzątane. Kiedy przyszła właśnie jedna z mieszkanek z psami, i powiedziała, że ona w tej chwili nie ma gdzie chodzić z psami. Ja mówię, wie pani, ja pani nie poradzę, no proponowałbym tutaj, gdzie było. A ona mówi tak, niech pan sobie sam tam chodzi, bo tam sobie łatwiej można pokaleczyć.
No i tyle. Nie ma takiego miejsca i my nie wymyślimy, bo to musi być miejsce konkretne, duże, musimy wskazać, ogrodzone. To nie jest miejsce, że tam sobie nie biegają. Bo zaraz ktoś powie tak, że nie zabezpieczyliśmy. Nie, to musi być konkretne miejsce, ale czy my znamy chociaż jedno miejsce, gdzie jest kilkaset metrów kwadratowych, wolnego? No. Więc my rozpatrujemy rzecz, która się bierze z rzeczami. To się nauczy jeszcze. Ale ty no taki czarek, nie śmiałam. Ale mamy wskazać ten. Dobrze, głosujemy nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? A jaki numer ma teraz ten osób? Tylko w punkcie czwartym będzie E. Kto się wstrzymał? Czyli głosujemy teraz nad całym projektem? Po poprawce. Kto z Państwa jest za całym projektem po poprawce? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.